Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w sporcie pożarniczym odbyły się w Bytowie. Blisko 80 zawodników rywalizowało w trzech konkurencjach. Na terenie Powiatowej Straży Pożarnej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Panie komendancie, kierownik zawodów, starszy kapitan Majewski, melduje jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej Województwa Pomorskiego gotowe do uroczystego otwarcia drugich mistrzostw województwa w sporcie pożarniczym. Witam serdecznie uczestników dzisiejszych zawodów. Witam również pana starostę bytowskiego. Witam komendantów powiatowych i miejskich. Cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać w rywalizacji sportowej. Są to co prawda drugie dopiero Mistrzostwa Województwa Pomorskiego, ale myślę, że już teraz będą kontynuowane regularnie i poziom będzie coraz wyższy. Zresztą widać to po naszych zawodnikach, naszej reprezentacji. Jak wszyscy już pewnie wiedzą, nasza reprezentacja w tym roku 5 medali zdobyła na Mistrzostwach Polski. No jest to fenomen, tak można powiedzieć, bo ta reprezentacja od 2 lat tak naprawdę pracuje, a wyniki są oszałamiające. Tutaj chciałbym jeszcze raz pogratulować tej drużynie za to, co zrobiła. Jest to ogromne osiągnięcie dla całego naszego województwa. W 25 Mistrzostwach w sportach pożarniczych udział skład ekipy, kierownikiem drużyny i trenerem był młodszy brygadier Grzegorz Ferlin, kapitan Zbigniew Strąski, drugi trener, młodszy kapitan Łukasz Trocki, reprezentant Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, starszy aspirant Mirosław Cyrson, Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, aspirant Krzysztof Trocki, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, młodszy aspirant Jacek Janowski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, sekcyjny Andrzej Cyrson, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, sekcyjny Piotr Pytlos, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, sekcyjny Marcin Maciejewski, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsk, starszy strażak Krzysztof Ostapko, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, młodszy aspirant Sławomir Kujawski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kościerzyna i młodszy aspirant Andrzej Brylowski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Kartuzy. Drużyna nasza w ogólnej klasyfikacji generalnej województwa 25 Mistrzostw Polski w sporcie pożarniczym zajęła drugie miejsce z łącznym czasem 293,05 sekundy. Drugie mistrzostwa w sporcie pożarniczym województwa pomorskiego uważam za otwarte. Gotów. I wystartował trzeci bieg. Mirosław Cyrson na torze pierwszym, Łukasz Trowski na torze drugim. Oboje reprezentanci Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej. Mirosław Cyrson, aktualny wicemistrz Polski w dwuboju. Gotów.
W dzisiejszym w Bytowie rozgrywają się drugie Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w sportach pożarniczych. Reprezentuje Województwo Pomorskie w sportach pożarniczych na szczeblu Polski, na szczeblu centralnym. Zawody rozgrywają się w czterech konkurencjach pożarniczych. Pierwszą konkurencją jest wspinanie się przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni. Drugą konkurencją jest 100-metrowy tor przeszkód. Trzecią konkurencją jest pożarniczy tor przeszkód 4 x 100 metrów, a czwartą konkurencją jest ćwiczenie bojowe, w której biorą udział 7 zawodników. W konkurencji wspinanie się przy użyciu drabiny na trzecie piętro wspinalni chodzi o dobiegnięcie z drabiną z odległości 32 metrów do wspinalni, założenie drabiny na okno i wspięcie się w jak najkrótszym czasie na trzecie piętro wspinalni. W konkurencji 100 metrów pożarniczy tor przeszkód zawodnicy mają do pokonania 2-metrową ścianę, równoważnie o wysokości 1,20 m. Przy tym muszą po drodze zabrać ze sobą dwa węże W52, przebiec z nimi przez równoważnie, połączyć je ze sobą, następnie połączyć do rozdzielacza, i etapem końcowym jest podłączenie prądownicy do ostatniego odcinka i dobiegnięcie do mety. Uzyskał czas 16,94 sekundy. Zawodnik na drugim torze uzyskał czas 21,23 sekundy. Trzecią dyscypliną w konkurencji pożarniczej jest sztafeta 4 x 100 metrów, w której bierze udział 4 zawodników. Każdy z zawodników ma swój cel i przeszkodę do pokonania. I w tym pierwszy zawodnik przeskakuje przez domek o wysokości 2 metrów. Ma do pokonania ten domek. W tej sztafecie pałeczką jest prądownica i prądownica musi dotrzeć do mety. Drugi zawodnik z kolei przeskakuje przez ścianę. Trzeci z zawodników bierze ze sobą węże, przebiega przez równoważnie, musi je wszystkie połączyć, łączniki ze sobą, podłączyć do prądownicy, następnie odłączyć na linii wskazującej i podać czwartemu zawodnikowi, który z kolei musi po drodze złapać gaśnicę. Tą gaśnicą ugasić palący się płyn w wannie. Po ugaszeniu palącego się płynu w wannie może udać się na metę. I w tym roku bardzo dobry czas uzyskaliśmy, reprezentując województwo pomorskie. Pobiliśmy rekord województwa z czasem 60-63 setny. Niestety w dzisiejszych zawodach ta konkurencja nie jest rozgrywana ze względu na trudności techniczne, ponieważ do tej konkurencji są potrzebne, jak wspomniałem już, domek, wanna, palący się płyn, gaśnice. No i nie udało się zorganizować to na dzisiejsze Mistrzostwa Województwa.
Ćwiczenie bojowe to konkurencja, która ma duże znaczenie dla zespołu. Zespół jest tutaj podstawą. Ten zespół na początek musi stworzyć linię zsawną, przez którą będzie pobierana woda przy pomocy motopompy. Ta woda jest podawana przez linię główną do rozdzielacza. Z rozdzielacza rozdziela się na dwie linie gaśnicze. Następnie dwóch strażaków poprzez prądownicę musi nalać 10 litrów wody do znajdujących się na końcu torów nalewaków. I tak kończy się to właśnie ćwiczenie. Na miejsca! Jestem reprezentantem województwa pomorskiego. W czerwcu odbyły się w dniach 25-26 czerwca 25 Mistrzostwa Polski w sportach pożarniczych. Pojechaliśmy tam z 10-osobową drużyną, gdzie udało nam się wywalczyć w klasyfikacji ogólnej wicemistrzostwo Polski. Jest to jak dotąd najlepsze osiągnięcie województwa pomorskiego na szczeblu Polski. W poszczególnych konkurencjach zajęliśmy 5. miejsce drużynowo we wspinaniu się przy użyciu drabiny na 3. piętro wspinalni. W 100-metrowym torze przeszkód okazaliśmy się najlepszą drużyną w Polsce, bijąc 20 drużyn z całej Polski. Zajęliśmy 1. miejsce. W konkurencji pożarniczy tor przeszkód 4x100 metrów w sztafecie zajęliśmy 2. miejsce w Polsce, ustanawiając rekord województwa w tej dyscyplinie z czasem 60,63. A w konkurencji ćwiczenie bojowe uzyskaliśmy 6. wynik. No i niestety nie udało się poprawić rekordu województwa, ale będziemy nad tym pracować. Jestem strażakiem od roku 98. Na początku pracowałem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie. Od roku 2006 zostałem przeniesiony do ośrodka szkolenia w Słupsku. Można powiedzieć, rozpocząłem tradycję rodzinną, jaką jest praca w Straży Pożarnej. W moje ślady poszedł mój brat Andrzej. Ja zacząłem pracę w Straży Pożarnej 4 lata temu i bardzo się cieszę z tego. Jak widać, w straży można nie tylko gasić pożary, ale również uczestniczyć w zawodach sportowych. Jest to bardzo fajne i zachęcam tutaj młodych, którzy są sprawni, wysportowani. Bo jak widać, można osiągać bardzo dobre wyniki. Ja z tym sportem zetknąłem się w sumie 3 lata temu, a w dzisiejszych zawodach już zdobyłem 3. miejsce w dwuboju pożarniczym, z czego się bardzo cieszę.
W dniu 8 lipca 2008 roku na obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytowie przeprowadzono drugie mistrzostwa województwa pomorskiego w sporcie pożarniczym. W zawodach udział wzięło 15 drużyn i 75 zawodników w konkurencjach indywidualnych. Komisję sędziowską stanowili aspiranci oficerowie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku pod moim przewodnictwem. Mistrzostwa rozegrane w trzech konkurencjach. Pożarniczy zbiór przeszkód, wspinanie przy użyciu drabiny hakowej, pożarnicze ćwiczenie bojowe. Kolejność czołowych miejsc w poszczególnych konkurencjach przedstawia się następująco. Mirosław Cyrson, Komenda Wojewódzka Gdańsk, z czasem 16:34. Miejsce drugie, Piotr Pytlos, Komenda Miejska Słupsk, z czasem 17:43. Miejsce trzecie, Marcin Maciejewski, Komenda Miejska Słupsk, z czasem 17:52. Klasyfikacja indywidualna konkurencji drabina hakowa na trzecie piętro spinalnie indywidualnie. Pierwsze miejsce Mirosław Cyrson, Komenda Wojewódzka Gdańsk, z czasem 13:90. Jest to nowy rekord województwa. Miejsce drugie Piotr Pytlos, Komenda Miejska Słupsk, z czasem 15:53. Miejsce trzecie Krzysztof Ostapko, Komenda Miejska Słupsk, z czasem 15:64. Klasyfikacja indywidualna w dwuboju pożarniczym. Pierwsze miejsce Mirosław Cyrson, Komenda Wojewódzka Gdańsk, z czasem 30:52. Miejsce drugie Piotr Pytlos, z czasem 32:67. I miejsce trzecie Andrzej Cyrson, z czasem 36:27. Pożarnicze ćwiczenie bojowe. Pierwsze miejsce Komenda Powiatowa Kościuszyna z czasem 32:22. Miejsce drugie Komenda Powiatowa Lęborg z czasem 33:49. Miejsce trzecie Komenda Miejska Słupsk z czasem 33:93. Miejsce czwarte Komenda Powiatowa w Kartuzach. Miejsce piąte Komenda Powiatowa Puck. Miejsce szóste Komenda Wojewódzka Gdańsk, Ośrodek Szkolenia PSP w Słupsku. W klasyfikacji drużynowej podczas drugich mistrzostw województwa pomorskiego w sporcie pożarniczym kolejność trzech pierwszych miejsc przedstawia się następująco. Miejsce pierwsze, Komenda Miejska Słupsk z czasem 86:90. Miejsce drugie, Komenda Powiatowa Kościuszyna z czasem 93:81. Miejsce trzecie, Komenda Wojewódzka Gdańsk z czasem 95:16. Pierwsza nagroda ofundowana przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego w Gdańsku w wysokości 40 000 zł na zakup sprzętu. Drugie miejsce 25 000 zł i trzecie miejsce 10 000 zł na zakup sprzętu pożarniczego. Jeszcze mamy jeden puchar, odczytam treść. Dla brygadiera Lecha Rostowskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie za przygotowanie drugich mistrzostw województwa pomorskiego w sporcie pożarniczym. Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Andrzej Ruszkowski, Gdańsk, 8 lipca 2008 roku. Panowie, proszę się nie martwić, nagrody jeszcze będą, ale w innej formie, będzie dodatek motywacyjny i wszyscy uczestnicy dzisiaj dostaną zwiększone dodatki, tak jak z komendantami żeśmy ustalili, za to, że robicie więcej od pozostałych, a medaliści dostaną i więcej, i przez dłuższy okres. Gratuluję wszystkim. Drugie mistrzostwo województwa pomorskiego w sporcie pożarniczym uważam za zakończone. Dziękuję.
młodzi ludzie powinni startować, dostawać się i próbować zdobyć właśnie fach strażaka. Jest to niekiedy zawód bardzo trudny, ponieważ stykamy się naprawdę z wieloma zagrożeniami, poczynając od pożarów, wypadków, innych zagrożeń chemicznych, ekologicznych. Ale nie jest to przeszkodą, nie jest to trudnością. Jak widać, strażacy również, żeby utrzymywać swoją bardzo dobrą kondycję, uczestniczą w zawodach sportowych. I zachęcamy naprawdę młodzież, aby rozwijała się nie tylko pod kątem sportowym, żeby przychodziła tu na nasz bytowski stadion i do naszych bytowskich trenerów, z którymi również współpracuję. Chciałbym tutaj wspomnieć i podziękować panu Markowi Radkę i Dariuszowi Kuteło za współpracę. I naprawdę oni potrafią przygotować zawodników pod względem sportowym, a później jest łatwiej nam pracować w Straży Pożarnej. Olej!